Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Tutaj Stilgar, cześć, ja dzisiaj zapraszam was do całkowicie nowej serii na moim kanale. Moi drodzy widzowie, postanowiłem troszeczkę zmienić w kanale, jeśli chodzi o gry. Oczywiście będą serie z gier takie normalne, ale również chcę teraz wprowadzić coś takiego, że będą to jednoodcinkowe, takie troszeczkę dłuższe odcinki na temat jednej gry i najczęściej będą to gierki indie, czyli takie gierki wam nieznane. W dzisiejszym odcinku zagram sobie w Wormsy WMD, czyli najnowsze Wormsy, które wyszły jakieś 2 tygodnie temu i chcę wam je pokazać. Oczywiście Wormsy są znane, ale następne gierki, które będę wam pokazywał, już będą mniej znane. Ja was zapraszam do oglądania, będą to jednoodcinkowe odcinki, chciałem powiedzieć, ale to trochę bez sensu. Jedne pojedyncze odcinki z danych gierek, żeby wam taką gierkę po prostu pokazać. Moi drodzy widzowie, ja jestem zdania, że jeśli ktoś ma jakąś możliwość wsparcia kogoś, to po prostu go wspiera. Ja jestem youtuberem, który ma jakieś wyświetlenia i na przykład gierka może mieć 2 lub 3 tysiące wyświetleń i dla jakiegoś małego twórcy, dla jakiegoś małego dewelopera takie wyświetlenia są po prostu super, bo jest to dla nich reklama, a mi udało się wreszcie dostać na taką specjalną stronę, gdzie dostaję klucze do gier za darmo. Oczywiście nie do tych najnowszych, nie myślcie sobie nie wiadomo co, tylko właśnie do tych gier małych producentów. I myślę, że taka fajna seria, będę wybierał takie ciekawe gry, może się wam spodobać. Jeśli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. A ja dzisiaj zapraszam was do większej gierki, ale również będzie jeden odcinek, czyli do Wormsów WMD, czyli do nowych Wormsów z nową oprawą graficzną, ale z powrotem do starych dobrych Wormsów, do starych dobrych robaków, do starych dobrych broni i do starego dobrego humoru. Mam tutaj już własną drużynę, nazywa się ona Widzowie Stilgara, nie mogę do ten, bo nie można więcej pisać. I mamy w nich robali. Jest Stilgar, mama, bo mama zawsze mnie ogląda. Pozdrawiam mamę, więc to jest widz numer jeden. I jesteście wy, czyli widzowie, następni. Nie będę każdego z nazwy wypisywał, bo byłoby was miliony i dziękuję wam bardzo za oglądanie. Wybraliśmy sobie, że jesteśmy, mamy strój generała. Głos mamy początkującego streamera i to jest epickie po prostu. Posłuchajcie sami. Czekajcie, tu jest również polski. Ale to nas mniej obchodzi. Gdzie jest ten początkujący? O. Jeśli lubisz to, co widziałeś, zasubskrybuj kanał. To jest po prostu idealny, no. Nie mogę zaczekać, aż skomentuję wreszcie ten film. Więc to jest po prostu idealny głos dla naszych grobaków. Taniec zwycięstwa, zwykłe salto, bo dlaczego by nie? Nagrobek jako bohater, logiczne, bo jesteśmy żołnierzami. No i fanfary jako akcja. To wszystko zapisujemy, tak jest. I idziemy grać, moi drodzy widzowie. Hop, siup, hop, siup. W grę solową. Dzisiaj zagram sobie w kampanię, ponieważ taką kampanię chciałbym wam pokazać. Odcinki będą trwały około 15-20 minut, tak mi się przynajmniej wydaje, więc myślę, że jest to dosyć wystarczający czas. Startujemy stoper, żeby wam o danej gierce co nieco powiedzieć. Zaczynamy kampanię, dobra kościelne, pokonaj wszystkie robaki. Myślę, że co się robi w Wormsach, nie muszę wam tłumaczyć. W Wormsach po prostu trzeba rozwalić robaki wrogów, zanim oni rozwalą ciebie. Tak więc zbyt skomplikowane to na pewno nie jest, a ja zapraszam was do oglądania. I naprawdę liczę, że ta nowa seria u mnie się wam spodoba. Naprawdę tak liczę. Ja uwielbiam grać w gierki indie. Uwielbiam grać w gry, które nikt nie gra. Teamster, Stilgar, szykuj się do boju. Dobra. Wrogowie mają po 30 hapsów. Więc robię coś takiego. What the f... Nie widzieliście tego? Nie wiem, jakim cudem ja w siebie trafiłem. Nie pytaj się mnie. Czyli bardzo pozytywnie zaczynamy dzisiejszy odcinek. Ważne, żeby się dobrze bawić. A Wormsy są po prostu genialną sprawą. Ten odcinek widzicie, kiedy ja jestem we Wrocławiu. Tak więc sobie na laptopie ze znajomymi właśnie w te Wormsy pogramy. No bo jednak o to chodzi w Wormsach, żeby pograć właśnie z kimś na żywo. I można grać również w multiplayer. Kurde, co ten koleś tak genialnie strzela? Co to ma być? A, chyba sam swojego w ogóle spali. W ogóle słuchy, chyba obydwu swoich spali. Spoko, mi pasuje. Dlaczego by nie? Proszę bardzo, a ten ma 1 HP. No dobra, jak wygrywać Warps na kampanii, w ogóle nic nie trzeba robić, sami siebie pozabijają. Dobra, mamy tutaj na razie tylko i wyłącznie 4 bronie. Walniemy sobie ogniste uderzenie i pójdziemy do Nana, którego uderzymy i się troszeczkę odsuniemy, żeby go już unicestwić. Czekajcie, czemu... Czemu ja mam drużynę Stilgara, a gram jakimiś innymi? Chyba źle wybrałem, ponieważ nazywam się Teamsters i nie mam moich widzów. A moi ludzie nie mówią sensownych rzeczy jak początkujący streamer. No nic. Musimy tych pokonać. Z tego co zauważyłem, to jest 5 wrogów, którzy mają po 30 życia i 2 naszych, którzy mają po 150. Więc w tym jest trudność, tak? 2 naszych? Tak jest. Dobra, trudno. Jakoś to przeżyjemy, jakoś to wygramy. Dobra. Ja chcę tych po lewej rozwalić. Strasznie zmasakrowałem mój początek, bo by już praktycznie 2 od nich nie żyło. Ale niestety, no. W coś źle trafiłem. Pozdrawiam YouTube, Analconda pozdrawia was.
Mam nadzieję, że to widzicie, chociaż nie wiem. Granat, bazuka, bazuka. Ale może zrobić coś takiego. O, dobra. I walnę wyżej. Bum, dobra. Ja się tutaj uchronię, tak żeby jeszcze shotguna we mnie nie trafili. Pan Bingo powinien właśnie zginąć. I chyba będzie grał ten pan od prawej, czyli Knitter. Z tego, co mi się nie wydaje, z tego, co mi się wydaje. Jest oczywiście również możliwość grania w multiplayer. My jako robaki dostajemy poziomy. Wraz z poziomem naszego konta dostajemy nowe rzeczy do ubiorów i tak dalej, więc takie małe, fajne pierdółki, które po prostu cieszą. Dobra, on chce. Co on chce? Co on w ogóle? No, nie wyszło mu. Powiedzmy sobie szczerze, że mu nie wyszło. Ale to dobrze, dobrze dla nas. To jest pierwsza misja w kampanii, więc tak naprawdę nie ma co się dziwić, że boty mogą być trochę głupie. Bo podobno są naprawdę mądre. Podobno. Bum! O kurde, odsuń się, nie nagle, nie. Dobra, tutaj możemy być. Dobra, dwuchodnik zginęło w tym samym miejscu. Jak sam widzicie, strasznie całkowicie inna grafika. Te robaki są takie troszeczkę przerysowane jak dla mnie, takie zbyt komiksowe bym powiedział, zbyt kreskówkowe, o. No ale, nie będę się sprzeczał, Wormsy naprawdę genialna gierka. Dobra, granat, mamy Bogiego, mamy Jay-Z Handa, powinniśmy to wygrać tak naprawdę, więc zobaczymy, co on zrobi. Chyba będzie chciał granatem trafić idealnie. O, ale gdzie? No nie powiecie mi, że to nie było planowane, przecież tak się nie da granatu rzucać, no. No nie da się, no nie kłamcie. Tam mamy dwie apteczki w budynkach. Tylko czy ja mogę jakoś stąd wylecieć? Nie, mam tylko skakankę, nie mam nic do ulepszenia. Możemy również tworzyć broń, możemy rozbrajać nasze bronie i robić nich części, ale to nas tak troszeczkę nie interesuje. Dobra, robimy tak. Robimy tak. Nie! Fucking shit! No bez jaj. No byłem pewien, że trafię, co nie? No trudno, no trudno. Macie dowód, że najlepszym graczem w Wormsach, no to ja na pewno nie jestem. Chociaż już to mieliście dowód po moim pierwszym strzale, tak więc nic was nie powinno dziwić. Dobra, widzę, że boty jednak grają na granaty. O, jakiś ambitny rzut widzę. Jeśli ja przegram na pierwszej misji w kampanii, to coś jest ze mną nie tak. Albo te boty są serio takie mocne. Piękne. Mogę mieć po apteczkę. Dobra. Dobra, mogę przejść, mogę. Tutaj nie rzucą mi granatu. Niestety ja też im nie rzucę granatu, bo to jest niebezpieczne. Użyjemy może bazuki. Wiaterek na mnie straszny. Za słabo. Chyba za słabo, czy idealnie? Za słabo, leciutko za słabo, dobra. Będziemy w tym miejscu, bo tutaj trudno trafić granat, chyba że od lewej naszej strony, ale to już walić. Teraz już wiem mniej więcej przynajmniej jak strzelać. Dobra, on ma granat, tak? Ciekawe gdzie go rzuci. Skakankę. Spoko, pominął turę. A, czyli to jest ciekawe. Spoko. Trafię idealnie? Chyba tak. Pięknie. Myślałem, że spadnie na minę. O cholercie, ale jedna mina aktywuje drugą. No niestety, ale pytanie, czy przeżyje, czy nie przeżyje. Pan Gran, ile dostanie? 35, idealnie, zginął. Zostało nam tylko nasz last legs, czyli ostatnie nogi, jakkolwiek to brzmi, na naszego Jazz Handa. Jazz Hand ma dużo znaczeń i to jest troszeczkę też w flankowym znaczeniu. Ma dziwne znaczenie, ale to tylko niektórzy zrozumieją. Lepiej nie mówić, o co chodzi. Dobra, on użył skakanki i... A nie, on tylko ma... Co on robi w ogóle? Okej, minął turę, ruszył się. No i znajduje się w takim fajnym dole, żeby go strzelać. Fajnie by było również gdzieś tutaj granat rzucić, ale użyjemy bazuki, może trafimy. Może bardziej w górę, może tak. Chwila prawdy. Ćwierć sekundy dłużej wystarczyło przytrzymać. Chyba że może się dać też tak, że oni już tracili amunicję. W co wątpię oczywiście. Bo bazuki przecież grantów jest nieskończoność. Ale dlaczego on mija turę? To ja nie wiem. Kurde, ziomuś, nie skacz tam, bo ja ciebie nigdy nie trafię. Ej, granat. Dobra. Musimy rzucić granat. Minus jest taki, że nie wiem jak się ustawia czas. Zawsze to było na tych mniejszy niż, większy niż. Ale widzę, że tu chyba tego tak nie ma. Albo tu? Nie, tutaj też tego tak nie ma. Tutaj też tego tak nie ma. Tutaj też tego tak nie ma. Dobra, kij. Zobaczymy na ile to poleci. 3,
2. To jednak zdupiłem. Jakby było, jakbym ustawił na 5 sekund, to bym wygrał tak naprawdę, bo by granat idealnie w niego wleciał. No niestety, niestety. Zagrałem sobie gierkę, nawet dwie, treningowe. Ale niestety nie było tam ustawiania granatów. No nic, podejdziemy do niego i tyle, co się będziemy pierdzić tak naprawdę. Dobra. Kurde. Kurde. Och, pięknie. No bez jaj! Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Dobra. Okej, okay, udało się. Tu jest apteczka z tego co widzę. Mam 70 sekund, więc na spokojnie. O, i to jest to co właśnie widzicie. Kiedy jesteście w budynkach. Holy grenade, mam święty granat ręczny, piękne. Kiedy jesteście w budynkach, to te budynki widzicie tylko i wyłącznie wy, jak one są w środku zrobione. A z zewnątrz jest coś takiego, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Wrzucamy tutaj granat święty. Nie wiem co powiedzieć, nie pytajcie. OMG. Dobra, wiecie co? Spróbujemy zrobić Rambosa. Nie wiem czy tak daleko się da skoczyć, ale... Dawaj! Pięknie. Spróbujemy zrobić coś takiego, żeby się nie pierniczyć. A nie, dobra. No i tyle. Jakbym nie mógł tego zrobić od początku, co nie, moi drodzy widzowie. Ale czasami takie fejle są ciekawsze do oglądania niż idealna gra. Odblokowano osiągnięcie, karnet na siłownię. Pięknie. I jeszcze zagranie ostatnie meczu. Proszę bardzo. I gramy jeszcze jedną kampanię. Bo myślę, bo czym by nie. W Wormsie się gra naprawdę przyjemnie. Z tą fajną muzyczką w tle. Tylko musimy sobie naszą drużynę wybrać oczywiście. Wygraliśmy. Ukończono kampanię, pokonaj wszystkie robaki, a tutaj wszystkie czerwone. Pozwólcie, że ja to jeszcze sam sobie kiedyś przejdę. Mam drugi poziom i dostaliśmy odblokowaną nową nagrodę, dziwacznie. Czyli jakiś dźwięk po prostu, dostaliśmy tą fanfarę jakby ostatnio. Dobra, czekajcie, kampania. Pytanie tylko, gdzie wybiera się naszych robaków? Bo to mnie najbardziej obchodzi, tak? Fanfary mamy o dziwaczne. Stilgar, YouTube, poziom drugi, przepisy i tak dalej. Mamy w modyfikacjach nasz zespół, widowie Stilgara, ustaw domyślnie. Okej. Okay. Teraz to jest nasz domyślny zespół i tym będziemy grać, tego co rozumiem. Solidna budowa, gramy następną mapę, żeby nie przedłużać, żeby nie tracić czasu, bo i tak go już sporo straciliśmy. Ach, no właśnie. Jest jeszcze jedna bardzo, bardzo ciekawa rzecz, która tutaj została dodana i o której tak naprawdę... Dobra, 3 chrobaków po 30, po 100 życia kontra 6 z 30 żyćmi, tak? Mama, a to jest Stilgar, tego co rozumiem, tak? Dobra, spoko. Dobra, kryjemy się w budynku. O nie! Spaliłem mamę, znaczy leciutko tylko. A, trudno. Dobra. Pierwsze wideo się uploading. Nie, serio. Te głosy początkującego streamera, youtubera są genialne, co nie? Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć ich zostało. Ale myślę, że to nie powinno być duży problem, ponieważ są naprawdę bardzo ciekawie rozmieszczeni tutaj. On się nie może decydować, bazuka czy granat. Jednak bazuka. Leci. Pytanie, czy trafi? Nie, nie trafi. Dobra, spoko. A w ogóle to jest ten święty grant, jakbyście nie zauważyli. Dobra. Teraz drugi robak to jest u nas. Mama prawdopodobnie? Tak jest. Dobra, gramy mamą. Ciekawe, że Stilgar ma takie ten na głowie. To chyba oznacza, że mam misję, aby on właśnie przeżył. Dobra. Mama musi strzelić albo walnąć. A, strzelimy sobie. Troszeczkę inaczej chciałem to zrobić. Ale nie jest najgorzej. Patrzcie jak ten ominął idealnie ogień pomiędzy, aby zginął właśnie. Dobra, ten zginął. Chciałem trafić w tych dwóch u góry, tak? W buildinga i tego, który zginął. Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobra, building. Do boju building, dokładnie. Będzie tutaj chciał próbować zniszczyć nasz domek, ale my tutaj mamy działko, jakbyście nie zauważyli i sobie je użyjemy teraz, ponieważ mamy tutaj widza jeden, czyli ktoś z was to jest. Hopsiu. Wejście na snajperkę. To jest właśnie bardzo, bardzo fajna rzecz. Oczywiście możecie powiedzieć, że later jest zbyt opejny, się zgodzę, no ale w końcu to snajperka, więc na kiedy drążyć temat. Jeden strzał, 60 obrażeń, jeśli trafimy.
No i po prostu udało się go zniszczyć. Teraz oczywiście na snajperce będziemy siedzieć, ten widz jeden, więc będziemy mogli jej używać. Ale i tak, jak sami widzicie, ta kampania naprawdę dosyć szybko minie w porównaniu do tamtej. Okej, okay, nie tak. Coś tutaj spalił w diner. I lekko widzimy środek budynku. Spoko, w tych budynkach zawsze jest coś do wzięcia. Czy to apteczka, czy to jakaś rzecz. Zawsze jest tutaj jakaś ciekawostka, więc warto do nich chodzić, warto je sprawdzać. Więc warto to robić. Idziemy z Tilkarem. Coś powiedział, ale nie słyszałem co. Mamy spadochron, strzelbę, minę, mobilizator, bombę odłamkową. Dobra, to rzucimy bombę odłamkową. Tam na dół. Idealnie chyba. Idealnie po prostu. Pięknie, lepiej by się mogło. Znaczy mogło być. Zawsze może być lepiej, ale zawsze też może być gorzej. Jeszcze bagel i gymnastik na naszą trójkę, więc wygraliśmy to dość prosto. Mama zniszczy tego bagela. Widz jeden zniszczy tak naprawdę gimnastika. No i tyle by było w temacie. Okej, okay, on chyba trafi. Nie trafił na szczęście. Dobra. Teraz gra mama. Będziemy musieli przeskoczyć gdzieś na ten budynek. What up, people? Typowy streamer, co nie? Typowy youtuber. Początkujący youtuber, może bym powiedział. A, dobra, myślę, że stąd. A wiecie co, mamy tyle czasu. Potrzymaj mi piwoś, odblokowane osiągnięcie. Co to jest w ogóle, nie wiem. Tutaj jest granatnik, znaczy moździerz, karabin masz. A nie, to co innego. Ale to nas nie obchodzi. To nas nie obchodzi. Ponieważ ja chciałbym zrobić coś innego. Sam nie wiem co, bo boję się tej miny. Szybko, uciekaj. Dobra, mamy czas, pięknie. Dostał dwa obrażenia. Dawaj, mama. I BOOM! Ej, nie mogę się mamą uciec, on wybuchnie za chwilę. Dobra, trudno. Dobra, mama nam przeżyje na pewno. No i u góry ostatni wróg. I na tym też zakończymy dzisiejszy odcinek jednoodcinkowych pokazów gierek. Dobra. Pominął, czyli się już po prostu poddał tak naprawdę. No i panie, widz jeden, po prostu zakończ to, co rozpocząłeś. Zakończymy już całkowicie tą misję. Albo strzelimy w to. Poleciał? Gdzie on jest? O, tutaj. O, shit. No to poleciał ostro. To już na pewno zginął, na pewno. 40 obrażeń tylko, myślałem, że więcej dostanie. Dobra, jego nagrobek wrócił na swoje miejsce, tam gdzie on był. Udało się wygrać, moi drodzy widzowie. Mam nadzieję, że dostaliśmy wszystkie łapki w górę. Ostatnie zagranie, replay. Patrzcie, tutaj był. Czemu ja pokazuję palcem, jak tego nie widzicie? I w to samo miejsce wrócił, co nie? O. Dobra. Strasznie, strasznie spoko gierka. Po prostu uwielbiam Wormsy do grania z kimś, co nie? Dobra, no i się udało. Obręcz tak, jest, udało się ukończyć misję bez używania bazuki. Aha, to nawet nie czytałem o tym, tak, to trochę mnie to nie obchodzi. Pokonaj ostatniego robaka atakiem z powietrza. No to spoko, też fajne było jakieś wyzwanie. Trzeci poziom. I dostaliśmy odblokowaną nową nagrodę, piracko, czyli po prostu zakończenie zamiast fanfar, ja właśnie na piracko. Tych kampanii jest trochę, treningów jest sporo, wyzwań jest naprawdę jeszcze sporo. No i jest gra wieloosobowa, więc tutaj naprawdę można sobie pograć wiele, wiele razy, jest naprawdę ciekawa gierka. Ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się oczywiście jak najbardziej podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Mam nadzieję, że taka seria jednoodcinkowych gierek indie, nietypowych gierek wam się jak najbardziej podoba. Ja wam życzę miłego dnia. Dzięki bardzo wszystkim za oglądanie, bo to jest naprawdę super mieć taką widownię. Naprawdę, ja mam ogarniętą widownię. Dzięki wam bardzo. Trzymajcie się, cześć, pa, pa, pa.